Identyfikator podmiotu. SCP-087. Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-087 znajduje się w kampusie. Zmieniono. Drzwi wejściowe do niego zabudowane są ze wzmacnianej stali z elektrycznym mechanizmem blokującym. Zostały zamaskowane, by z zewnątrz przypominać drzwi do pokoju dozorcy, spójne ze wzornictwem całości budynku. Zamek można otworzyć tylko przy jednoczesnym przyłożeniu napięcia V i obrócaniu klucza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wnętrze drzwi jest wyłożone 6-centymetrową warstwą pianki przemysłowej. Z powodu wyniku ostatniej wyprawy, szczegóły w dokumencie 0874, żaden pracownik nie posiada dostępu do SCP-087. Opis. SCP-087 to nieoświetlona klatka schodowa. Schody opadają pod kątem 38 stopni do poziomu przez 13 stopni, gdzie znajduje się półpiętro w kształcie połowy walca i średnicy około 3 metrów. Schody opadają równolegle do poprzednich 13 stopni. Kierunek schodzenia zmienia się o 180 stopni z każdą platformą. Konstrukcja SCP-087 ogranicza pole widzenia do około 1,5 piętra. Wszelkie badania SCP-087 wymagają korzystania z własnego źródła światła, jako że w obiekcie nie ma żadnego oświetlenia ani okien. Wykazano nieefektywność źródeł światła mocniejszych niż 75 W. Badacze donoszą, co zostało potwierdzone nagraniami o dźwięku płaczącego, błagającego o litość dziecka o wieku od do lat, dochodzącym z odległości około 200 metrów spod pierwszego półpiętra. Wszystkie próby przybliżenia się do źródła hałasu są jednak bezskuteczne, a dźwięk sprawia wrażenie zawsze tak samo odległego. Obliczona głębokość, jaką udało się osiągnąć podczas czwartej wyprawy, znacznie przekracza prawdopodobną głębokość budynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczne okolicy. Nie udało się jak na razie ustalić, czy SCP-087 ma koniec. Przeprowadzono 4 rejestrowane wyprawy do SCP-087 przy użyciu pracowników klasy D. Każda z wypraw napotkała SCP-087-1, wyglądający jak twarz bez źrenic, nozdrza ani ust. Osobowość SCP-087-1 pozostaje nieznana, ale ustalono, że nie jest źródłem płaczu. Badający w obecności SCP-087-1 odczuwają paranoję i strach. Nie wiadomo jednak, czy to specjalna zdolność SCP-087-1, czy naturalna reakcja badujących. Dodatek. Przez okres około 2 tygodni po czwartej wyprawie personel i studenci, zmieniono, słyszeli dźwięki pukania, co 1 do 2 sekund, pochodzące z wnętrza SCP-087. Drzwi zostały wyciszone 6-centymetrową warstwą pianki. Po tym doniesieniu pukania ustały. Autoryzowany personel może zapoznać się z dokumentami od 087-1 do 087-4, w których opisano odpowiednio numerowane eksploracje. Dokument 087-1. Eksploracja. D8432-43-letni mężczyzna rasy białej, o rysach kaukaskich, przeciętnej budowy ciała i niebudzącej zastrzeżeń historii zdrowia psychicznego. Został przydzielony do klasy D w wyniku niewłaściwego obchodzenia się ze SCP. D8432 został wyposażony w 75-watową lampę HID z baterią pozwalającą na 24 godziny nieprzerwalnej pracy, kamerę przesyłającą obraz w czasie rzeczywistym i zestaw do komunikacji dźwiękowej z doktorem. Zajebiście ciemno. Czy lampa funkcjonuje prawidłowo? Działa, tylko schodów nie widać. Dziękuję, proszę kontynuować. Powód, dla którego się zatrzymałeś? Słyszysz? Tam na dole jest kurwa dziecko. Proszę opisać mi ten dźwięk? Młody głos, jakaś dziewczyna albo chłopiec. Płacze i powtarza. Proszę pomocy. Jaka jest przypuszczalna odległość między tobą a dźwiękiem? Kurwa, nie wiem. 200 metrów. Proszę kontynuować. Czy wciąż słychać płacz? Mhm. Udało nam się to zarejestrować. Proszę kontynuować i zatrzymać się w razie zauważenia jakichkolwiek zmian w otoczeniu. Iść dalej. Bardzo proszę. Wcale się kurwa nie zbliżam do tego dziecka.
Zostało to odnotowane. Proszę kontynuować. Czuję się trochę nieswojo. To normalne po spędzeniu takiego czasu w ciemnym, nieznanym miejscu. Proszę kontynuować. Ja pierdolę, co to kurwa jest? Proszę opisać, jakaś kurwa jebana twarz patrzy się na mnie. Czy to się porusza? Tylko się patrzy. Proszę podejść, lepiej oświetlić istotę. O kurwa nie, nie ma chuja, nie mam zamiaru tego podejść.